And gentlemen. Panie i panowie, dla tych, którzy nie znają Saraceńskiego. A wiesz, że właśnie przegrałeś zakład, bo ten, który powie pierwszy w naszym języku, przegrywa i stawia napój chłodzący. To może jeszcze raz. Ladies and gentlemen. Meine liebe Damen und Herren. Damy i gospoda. Signores et signoras. No, władasz po prostu wszystkimi językami. Dobra, świata. Teraz jedziemy. Panie i panowie. Zaczynamy to, na co wszyscy czekaliśmy od roku. Turniej bojowy szesnastek. Oj, będzie się działo, będzie się działo. Na wstępie chciałem powiedzieć o naszym wielkim nieobecnym Grzesiu Łazarzu, czyli Grzesiu Kuklewskim, który zawsze jest głównym organizatorem i motorem napędowym tego turnieju. Natomiast kilka tygodni temu po prostu z przyczyn zdrowotnych musiał zrezygnować z udziału w Grunwaldzie w ogóle, jako całości. Dlatego w jego zastępstwie też za chwilę będziemy przedstawiać kto, co i jak. Natomiast... O, Grzesiu, to dla ciebie! Zaproszę do mnie sędziów, czy sędziowie mnie słyszą. Głównym organizatorem teraz w zastępstwie Grzesia jest dowódca chorągwi kończej, Stanisław Kula. Stasiu, pokaż się. Tak, oto ten człowiek, który się właśnie kłania nam, drodzy państwo. Słuchajcie, sędziowie, ja was tylko przedstawię i będziecie sobie gadać. Sławek Szulc. Kasia Płaza. Wojciech Laskowski oraz Monika Karczewska. Paweł Karczewski, czyli Markus. I Markus, jak ty mi tu napisałeś? Takie wygadane, a nie piśmienne do końca, nie? Dobrze, informacja do skryby, właśnie jeden z nas dwóch stracił pracę. Artur Dumnicki. Wielkie brawa dla sędziów! I sędzia główny, pomocniczy, Maciej Rajl. Maćku! Wielkie brawa dla Maćka! Jakby nie było, Maciej w zeszłym roku prowadził chorągiew, która zwyciężyła. Dobrze pamiętam? Ale rzeczy, to znaczy wspomagał. To znaczy tak? Dobrze. Się wydawało, że tak machał tą flagą w ogóle niesamowicie i to po prostu dodało im takiego animusu, werwy, że oni wygrali. Dobrze, a teraz słuchajcie, jeszcze słów kilka o tych, którzy są bardzo ważni dla tego turnieju. Dlatego, że wszyscy dobrze wiemy, walki rycerskie to jest kontaktowy sport. Dość niebezpieczny, rzekłoby się. Dokładnie. I nic byśmy nie zrobili bez Arka Jaworskiego i całej ekipy pomarańczowej ze Study. Podziękujmy ratownikom, obyście dzisiaj się nudzili i nie mieli nic kompletnie do roboty. To znaczy, tak jak ja wam wczoraj życzyłem, żebyście znowu mogli obejrzeć spokojnie od początku do końca. Powiedzcie, jak to jest. Lady Anna! Lady Agnieszka! I oczywiście Królowa Roma! I oto życzliwość naszych Lady Królowej. Rising up to the challenge of a rival. Up the lounge of the
nie, nie, bo zaczyna się, a ja już nie mogę mówić. Już czekamy na loże, za chwilę wchodzą dowódcy i zaczynamy. Brawa! Oni poprowadzą swoich rycerzy do boju. Nadmiejska, Wojtek Kula. Brawo! Święty Jerzy, Łukasz Paza, właśnie. Brawo, brawo! I mazowiecka, Tomko Konopczyc. Narodów i bez żadnych lokalnych zmian w regulaminie, tak jak walczymy na Mistrzostwa Świata w Pradze, także w ten sposób. Prosiłbym oczywiście, zresztą ufam wam, że to będzie czysta walka i uczciwa. Nie będziemy przerywać i interweniować jakoś nachalnie, natomiast po walce będziemy w razie czego rozdzielać upomnienia. Święty Jerzy i Mazowiecka. Mam nadzieję, że nie będą Państwo szczędzili oklasku. Zresztą zobaczycie, ci, którzy, ja nie mówię teraz o rekonstruktorach, ale ci z Państwa, bo widzę twarze z roku na rok te same, ci, którzy tutaj są, wiedzą. Ci, którzy są po raz pierwszy, się dowiedzą, że należy chłopaków wspierać, dlatego że to jest ciężki sport, trudny sport, i kosztuje wiele energii, czasu i zdrowia. Tak jest, właśnie wychodzą i oni tutaj będą się dla was strzelali ze sobą, walczyli, łamali na sobie te miecze. Pustygany, wcale nie mały jak widzę. Już mnie głowa boli od tego pustyganu. Ale coś kiepsko, oni tak samo będą kiepsko walczyli bez tych oklasków. Tak jak oklaski, taka walka będzie. Ja myślę... O, to już jest lepiej. Michale, jak publiczność oraz rycerze usłyszą zestaw muzyczny, wszyscy będą klaskać, nawet suchej raciczka. To było pierwsze starcie. Święty Jerzy 5-0. Starcie drugie przed nami. Chyba Święty Jerzy był bardziej dopingowany. Tutaj słyszałem bardziej Święty Jerzy jak Mazowiecka.
Nie, nie. Święty Jerzy z samego założenia jest święty. No tak. Jest Jerzem, buje. Drużynie świętego Jerzego Łukasz Haduch otrzymuje żółtą kartkę za uderzenie w kark. Przewinienie techniczne. Tak jest, jesteście 17 walczącym na tym polu, drodzy Państwo. Gotowi? Uwaga, uwaga, uwaga. Walka. Jedziemy! Jednostki. Staszku, Maćku, powiem, sławetna, prześwietna chorągiew rycerzy nadreńskich. Tak, tak, słyszałem wiele o ich możliwościach. Bitni oni! I w pierwszym starciu, słuchajcie, będzie utwór muzyczny dedykowany nadreni. Będzie może mniej energetyczny, ale bardziej zabawowy. Nieco starsze rycerstwo rozpoznał od razu. Oj, tam zaraz starsze. Starsze, starze, bo kiedyś była taka sytuacja, wiesz, jak pada telewizja, to było na 2010 roku. No i Ola, koleżanka, przyjechała z dziećmi, no i pani z telewizji podbiega do Jędrka, małego wtedy. Cześć chłopczyku, jesteś tutaj po raz pierwszy? 10. Tak, tak. To jest... A ile masz lat? 9. No tak to jest. Właściwie powiem szczerze, że moja córcia, która pewnie gdzieś tu jest, jedna i druga, ta młodsza ma 9 lat i dzisiaj też jest 10. raz pod Grunwaldem. Po lewej stronie miłościwie panującej nam królowej chorągiew mazowiecka. Cięciusza. Maćku. Maćku, będę prosił o informację, kiedy rycerze gotowi i kiedy możemy powoli zaczynać. Staszku, to znaczy, że już. Yeah.
Wielkie brawo! Co, oklaski dla rycerzy. Za chwilę będziemy znać werdykt. Jeszcze nie wiemy, którzy wygrali, ale obie drużyny zasługują. Dzisiaj mamy, bardzo popularne przewinienie, czyli uderzenie w kark. Następny pan Cisielski z Nadreńskiej otrzymuje żółtą karteczkę za to przewinienie. 7-0. Dla Nadreni. Wielkie brawa, rycerze nadreńscy! Ja widzę, że tutaj trzy literki boskiego. Jedziemy, jedziemy. I dopis! Dla walczących. I znów z tą pewnością wygrali ci w hełma. Stasiu, popatrz na Maćka obok mnie. Tu jestem. Jak zawsze. Czyli Nadreński, pośpieszny, kontra pośpieszny, ława Kutno, czyli Święty Jerzy. I droga publiczności! Stasiu, to są finałowe w zasadzie, tak? To jest finałowe. W zasadzie, słuchajcie, w zasadzie finałowa tura przed nami teraz. Walka o pierwsze miejsce! Drodzy Państwo, wesprzyjmy ich wielkimi brawami! Rycerze nadreńscy! Chorągiem Świętego Jerzego! Wielkie, wielkie brawa, bo to im się naprawdę należy! Gotowi. Walka! Oklaski! I brawa, ręce w górę, dobieg! Yeah.
Nadrynia kontra Święty Jerzy. Jest za chwilę ogłoszenie wyników. Do zera dla chorągwi Świętego Jerzego. Wielkie brawa, Święty Jerzy. W zasadzie decydują wystarczy, jeśli wygra Święty Jerzy wygrywa cały turniej w tej chwili. Gotowi? Loża. Stasiu pyta. Start! Loża dam, daje znak. Start, walka! Uwaga. Następuje liczenie głosów. My w tym czasie przekazujemy mikrofon. Drobne ogłoszenie. Okay, everybody, we need a man whose name Eric or Henrik, and please come to a medic point for your friend. Do zera, Chorągwie Świętego Jerzego. Wielkie brawo! Zatem całe starcie z Nadryńską wygrywa chorągwie Świętego Jerzego. I niech zgadnę, cały turniej wygrywa chorągwie Świętego Jerzego. Wielkie brawa, aplauz, Święty Jerzy! To w zasadzie finał był między nami krzyżakami, nie? Co to dużo mówić, wiadomo kto rządzi. To już robota Pawła jest. Tak jakbym wyczuł tego misia. Wielkie brawa dla misia! Nie poczułem się dotknięty, spokojnie, to nie był zły dotyk. Kończymy.